Dzisiaj mamy wielki problem. Słuchajcie, w świecie jest taka wielka bagatelizacja grzechu. Grzech, zobaczcie, to jest najbardziej niemodne słowo, praktycznie nieużywane, bardzo rzadko używane, wręcz staroświeckie. Prawda o grzechu jest fundamentalną prawdą. Gdyby nie było grzechu, grzech nie prowadziłby do piekła. Grzech nas nie niszczył. No to po co w takim razie śmierć Chrystusa na krzyżu? Po co ten biedny Jezus się tak strasznie męczył, skoro grzech nie jest czymś strasznym? Ludzie dzisiaj jakby tracą sens rozumienia słowa, jak straszliwy jest grzech. Czy wystarczy jednego grzechu ciężkiego, żeby pójść do piekła? Dokładnie. Ale czy jest możliwe, żeby ktoś całe życie się będzie starał, na końcu swojego życia ciężko zgrzeszył i pójdzie do piekła? Tak. Tylko wiemy, że jak się ktoś całe życie będzie starał, to Pan Bóg zrobi wszystko, żeby... Pan Bóg nie jest policjantem, który jakimś strasznym sędzią, który nienawidzi człowieka i chciałby go wepchnąć do piekła i czeka, żeby go przyłapać na grzechu i go wepchnąć do piekła. Nie. To przecież Bóg pragnie zbawienia bardziej niż my sami. Ale Bóg szanuje naszą wolność. Dlatego zobaczcie, jeśli ktoś całe życie uczciwie się starał, modlił się, dbał o regularną spowiedź, no to na pewno Pan Bóg nie dopuści do tego, żeby on umarł w grzechu ciężkim. Wiecie, kiedyś, kiedy zostałem na początku mojego kapłaństwa świeżo upieczonym kapłanem, przyszedłem do parafii, gdzie była dosyć duża parafia, tam 8 księży pracowało, no i dostałem po moim poprzedniku, wikarym, którego zmieniałem, taki rejon tej parafii, kilka ulic, gdzie pierwsze soboty miesiąca odwiedzaliśmy chorych. Ale wiecie, tak się stało, że ja przyszedłem koniec czerwca, żeśmy się zmienili. On na początku pierwszą sobotę czerwca był po raz ostatni, obchodził tych chorych, a ponieważ wakacje było mało kapłanów i bardzo dużo tej pracy duszpasterskiej, no był zwyczaj, że w lipcu i sierpniu nie chodziło się, takie regularne odwiedziny chorych jakby były wręcz niemożliwe, dlatego tylko na taki wypadek jakiegoś zachorowania, śmierci, no to się jechało do chorego, ale tych regularnych pierwszosobotnych odwiedzin w lipcu i w sierpniu nie było. Więc dopiero kiedy we wrześniu poszedłem według tej listy, odwiedzałem po kolei chorych, no wszystkich odwiedziłem z wyjątkiem jednego adresu, gdzie przyszedłem, no stukam, pukam w drzwi, nikt nie otwiera, nie było tam telefonu, taka trudna sytuacja, no ale nic, postukałem, popukałem, poszedłem. No, nikt się nie odezwał, nie dzwonił, nic nie mówił. Jestem w październiku, pierwszą sobotę miesiąca, znowu nikt nie otwiera drzwi. Pytam sąsiadów, no mówią, że nie wiedzą, tu mieszka taka starsza pani, ale czy ona jest, czy jej nie ma, czy ta rodzina ją zabrała, czy nie, oni nie wiedzą. No, dobrze. Podobna sytuacja w listopadzie. Wiecie, znowu pierwsza sobota miesiąca, znowu nikt nie otwiera drzwi, znowu sąsiedzi nic nie wiedzą. Idę w grudniu, mówię, no idę jeszcze raz, pójdę po ten adres. Nikt się nie odzywa, nic nie mówi. No, zastukam, zapukam, jak mi teraz nikt nie otworzy, no po prostu wykreślę te osoby już z tej listy. No, skoro też nikt jakoś tam nie monituje. I wiecie, rzeczywiście jest to pierwsza sobota grudnia, stukam w te drzwi. Słyszę ciszę, ale no jeszcze raz zastukałem, już mam wykreślać, ale nagle słyszę gdzieś tam wewnątrz kroki. W końcu młoda dziewczyna otwiera drzwi. Ja pytam ją o zapisaną osobę. Ona mówi, tak, proszę cię, to jest moja babcia. I mówi tak, babcia już 2 lata nie wychodzi z domu, ale od czerwca już jest leżąca w łóżku, nie jest sama w stanie stać, żeby drzwi otworzyć. Cały czas rodzina codziennie do niej przychodziła, ale ponieważ ostatnio poczuła się już bardzo słaba, rodzina postanowiła, że wnuczka, właśnie ta dziewczyna, zamieszka ze swoją babcią, żeby już być blisko. Więc w końcu tak naprawdę, kiedy w tą sobotę z rana przychodziłem, było komu otworzyć te drzwi, w końcu była ta wnuczka. I wiecie, babcia cała szczęśliwa się wyspowiadała, komunię świętą przyjęła i na następny dzień ta wnuczka przychodzi do kościoła i mówi, proszę księdza, babcia dzisiaj w nocy umarła. I sobie myślę, pół roku nie mogłem do niej dojść, ale Pan Bóg nie pozwolił, by umarła bez sakramentów. Później, jak mi opowiadano, ona całe życie dbała, nie tylko te 1,5 roku wcześniej, gdzie pierwsze soboty przyjmowała, ona całe życie starała się raz w miesiącu być u spowiedzi, zazwyczaj pierwsze piątki. Pan Bóg nie pozwolił, żeby umarła w stanie grzechu. Wiecie, spróbujmy cofnąć się do raju, żeby tą sytuację grzechu jeszcze raz dotknąć. Wyobraźcie sobie raj. Wspaniałe, cudowne miejsce, miliony cudownych drzew, kwiatów, no
cudo ogromne. Ale Pan Bóg, który codziennie przechadza się po tym ogrodzie rajskim, stawia tam w raju też to jedno drzewo poznania dobra i zła. I mówi, z tego drzewa nie wolno wam jeść. Po co? Odpowiedzcie mi na pytanie. Po co Pan Bóg w raju postawił to drzewo? Dlaczego? Kto dobrze odpowie, w nagrodę dostaje samochód księdza Darka. Może to drzewo było przygotowane dla nich, ale kiedy pobrosną i dojrzeją Adam i Ewa. Zimno. Po co Pan Bóg postawił to drzewo? Żeby rosło? No, żeby rosło. Zimno. Cieplej. Bo to płaca to samo. Jak myślicie? No same dobre drzewa i to jedno drzewo, z którego mają zabronione jeść. Co stwarza ta sytuacja? Wybór. Wybór. Po co Pan Bóg tak? Bóg daje człowiekowi wybór. Ale po co? Tak, z miłości. Daje mu wolność, bo go kocha. Ale po co? Dlaczego ta wolność? Idźmy dalej. Tak, tak, tak. No Bóg jest, daje człowiekowi wolność, bo no właśnie, tylko człowiek wolny może być tak naprawdę szczęśliwy. Podpowiedź. Wyobraźcie sobie Jasia, który wraca ze szkoły, z mamą siada do obiadu i w pewnej chwili mama w czasie tego obiadu mówi, Jasiu, boli mnie głowa, po obiedzie ty pomyjesz naczynia, a ja się trochę położę, odpocznę. Jasiu mówi, mama, ja nie chcę myć tych naczyń, obiecałem z kolegami, że po obiedzie pójdę grać w piłkę. Mama mówi, Jasiu, najpierw pomyjesz naczynia, później możesz iść grać w piłkę. Jasiu niezadowolony, przymuszony, myje naczynia. A wyobraźcie sobie drugą podobną sytuację. Jasiu wraca ze szkoły, siada z mamą do obiadu, rozmawiając, sam zauważa, że z mamą coś nie tak. Pyta, mamo, co ci jest? Mama mówi, Jasiu, boli mnie głowa. Jasiu mówi, mamo, połóż się po obiedzie, odpocznij, ja pomyję naczynia. I w pierwszej i drugiej sytuacji Jasiu myje naczynia. Kiedy Jasiu będzie bardziej szczęśliwy? Kiedy? Oczywiście wybrał to sam. Co jest największym pragnieniem Boga? Co jest największym pragnieniem rodziców dla swojego dziecka? Żeby było szczęśliwe. Bóg pragnie twojego szczęścia. Niewolnik, choćby miał wszystko, co najlepsze na świecie, nigdy nie będzie najszczęśliwszy, bo szczęśliwy w pełni może być tylko człowiek wolny. Ten, który sam to wybrał. Nie ten, któremu to narzucono. Bóg stwarza tę sytuację wolności po to, żeby człowiek mógł osiągnąć pełnię szczęścia. Bo bez tej wolności no, nie mógłby być szczęśliwy. Można by powiedzieć, jeśli Bóg kocha człowieka, jeśli ktoś kocha, to nie zniewala. Jak ktoś kocha, to daje wolność, pragnie szczęścia. I teraz Bóg, można powiedzieć, nie byłby miłością, tak? Gdyby nie dał nam w pełni wolności. Jeśli Bóg kocha nas, jest miłością, to jakby logiczną konsekwencją jest to, że On właśnie daje nam tę wolność. Ale my wiemy, że my z tej wolności możemy źle skorzystać. Możesz pójść zabić drugiego człowieka. Pójdziesz do więzienia. Jesteś wolnym człowiekiem. Robisz dobro, spotykają cię z tego dobre konsekwencje. Robisz zło, no przestępstwo kosztuje. Grzech kosztuje. Bóg daje nam wolność. Zobaczcie, można powiedzieć tak. Dla naszego zbawienia Jezus zrobił 99%. A ten 1% zostawił nam. My sami musimy wybrać to niebo. My sami musimy się nauczyć mówić grzechowi nie. My sobie uświadamiamy. Bóg podpowiada nam, daje nam przekazania. To jest dobre, a to jest złem. To cię do nieba prowadzi, a to jest grzechem, czyli coś, co prowadzi cię do piekła. Co jest grzechem? To, co cię niszczy, to, co cię... duchowe samobójstwo, prawda? Przez co umierasz. Grzech to jest coś, co cię zabija. Coś, co cię prowadzi do piekła. I Bóg nam podpowiada. Zobacz, to jest dobre. To ci pomoże w drodze do nieba. Ale dzięki Bożym przekazaniom my możemy określić, mamy podpowiedź, co nas niszczy, czy co nam w życiu przeszkadza i co gorsze prowadzi nas do piekła. Zobaczcie, ludzie dzisiaj zapominają o konsekwencji piekła. Tragedia, niestety można powiedzieć, świata dzisiaj, często nawet chrześcijan,
polega na tym, że wielu zapomina o istnieniu piekła. Blisko połowa Polaków twierdzi, że piekła nie ma, że nie ma diabła. Według badań na ulicach, prawda, mamy 98% chrześcijan, w tego 93% prawosławnych, czy procent wszystkich protestantów i 92% katolików. Ale według oficjalnych badań na ulicy tylu przyznaje się na przykład 92% katolików, ale jak się pytają o istnienie Boga, to tylko 85% wierzy w istnienie Boga, a w istnienie diabła były badania, które mówiły nawet 35%. W piekło 29% w istnienie diabła. No to zobaczcie, co to jest. I zupełnie jakieś zapomnienie, cała istota chrześcijaństwa przepada. To po co ten Jezus biedny męczył się na krzyżu? Skoro nie ma konsekwencji grzechu, nie ma piekła, po co umieram na krzyżu? Grzech jest, prowadzi do piekła, niszczy straszliwie życie człowieka. To chcemy sobie uświadomić. Zobaczcie, kiedy wróćmy jeszcze do tej sytuacji z raju, kiedy otrzymali dar wolności, ale Adam i Ewa zgrzeszyli. Prawda? Diabeł przyszedł, oszukał Ewę, dała się oszukać. Gdyby dobrze pamiętała, co Bóg powiedział, diable, nie kombinuj. Bóg powiedział tak, a diabeł mówi, a czy to prawda, że Bóg... Zapraszam do lektury. Słuchajcie, oszukuje, mistrz kłamstwa i oszustwa. Robi wszystko, żeby zło nazwać dobrem. Tak oszukuje Ewę. Ewa dała się wciągnąć w to oszustwo. Skusiła Adama i tak się zaczyna. No ale co? W konsekwencji tego grzechu oni odchodzą z raju. Może nieraz widzieliście takie jakieś obrazy, kiedyś były w starych katechizmach, gdzie na przykład stoi anioł z mieczem w dłoni i teraz, prawda, oni tacy smutni z raju odchodzą, a ten anioł z tym mieczem wynocha z raju, chciałby się takim chmurkę dołożyć i komentarz, zgrzeszyliście, no to idźcie sobie teraz. Myślę, że to jest takie trochę niebezpieczeństwo, no bo spróbujmy pomyśleć, co robił Bóg, kiedy jego dzieci zgrzeszyły, bardziej zaufali diabłu, aniżeli Bogu, przez to nieposłuszeństwo swojemu ojcu, kiedy się od niego odwrócili, kiedy wybrali diabła, posłuchali bardziej diabła, aniżeli Boga i oni w konsekwencji tego własnego wyboru odchodzą z raju. Co robił Bóg? Możemy tak po ludzku powiedzieć, strasznie płakał. Strasznie płakał ojciec, bo jego dzieci zostawiły, dla nich stworzył to przepiękne miejsce. Z nimi spotykał się codziennie, prawda? Przychodzi, szuka ich, oni siedzą w krzakach, bo zgrzeszyli, już się boją. No i co? Ale odchodzą z tego raju. Co widzimy w historii narodu izraelskiego? Stary Testament. Bóg wysyła jakby kolejnych proroków. Wróćcie do raju, dzieci moje, odrzućcie grzech, wróćcie do raju. I widzimy taką amplitudę, kiedy tych proroków słuchają, żyje im się coraz lepiej. Później przestają słuchać, odrzucają, mordują tych proroków, znowu wpadają w grzech. I taki Bóg wysyła kolejnych proroków. Dzieci, wróćcie do raju, można by powiedzieć. I widzimy to właśnie posłuszeństwo, nieposłuszeństwo, posłuszeństwo, nieposłuszeństwo. I tak się, jak mucha w smole, można powiedzieć, w tym grzechu utapiają. I w końcu możemy powiedzieć tak po ludzku, Bóg nie może wytrzymać w niebie. Bóg, który tak bardzo kocha swoje dzieci, nie może patrzeć, jak jego dzieci męczą się w grzechu. I sam przychodzi w osobie Syna. Wiemy, że ofiarować swoje życie to jeszcze nie jest największa ofiara. Ofiarować życie swojego dziecka. To powiedzą rodzice, to widzimy. Wielu rodziców jest gotowych oddać życie za swoje dzieci. Tak ich kochają, prawda? Więc największą ofiarą na świecie jest oddać życie swojego dziecka. Bóg oddaje swojego Syna. W osobie Syna przychodzi, by to, czego człowiek nie może, z czym nie może sobie poradzić. Z pokonaniem grzechu. Największym owocem grzechu jest śmierć. Dlatego Bóg przychodzi pokonać śmierć. Przez zmartwychwstanie dokonuje ogromnego zwycięstwa nad grzechem i jego skutkiem śmiercią. Więc Bóg wyzwala, otwiera, rozwala te zaczaśnięte bramy grzechu właśnie do raju. Mamy możliwość wejść do raju dzięki Jezusowi. Gdyby nie Jezus, gdyby nie krzyż, gdyby nie jego zmartwychwstanie, nie byłoby sakramentu pojednania. Jakby nie było krzyża, nie byłoby spowiedzi. Czy możesz sam odrzucić grzech? Nie. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Zobacz, ty, ja, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nazywamy siebie wspólnotą grzeszników. Każdą przeświętą zaczynamy, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Jesteśmy grzesznikami. Do końca życia będziemy potrzebować konfesjonału. Grzech prowadzi do śmierci, więc możemy logicznie stwierdzić, wszyscy bylibyśmy w piekle. Ty, ja, byłbyś w piekle, ale Jezus daje ci szansę być uratowanym. Z krzyża rzuca ci koło ratunkowe, daje ci szansę zbawienia. Jakby nie Jezus, wszyscy skończylibyśmy w piekle. Tak straszny jest grzech. Był sobie taki Leonardo da Vinci. Wiecie, kim był? Sławny piłkarz? No, miał wiele talentów, nie? Ale był właśnie sławnym malarzem i któregoś razu, kiedy już był u szczytu wręcz swojej sławy, postanowił namalować najpiękniejszy obraz świata. Miał pewną ideę, pomysł, zabrał się, zapowiedział to swoim przyjaciołom. Wszyscy już przychodzili. Leonardo, pokaż nam to dzieło. Wiele miesięcy trwała ta praca. Leonardo mówi, nie, jak skończę, dopiero zobaczycie. Kiedy już kończył to arcydzieło, którym był bardzo szczęśliwy, w pewnej chwili, na kilka dni przed ukończeniem pracy, do jego właśnie pracowni nocą wkrada się jego wróg, jego nieprzyjaciel, bierze nóż i dziurawi mu ten obraz. Kiedy rano przyszedł Leonardo da Vinci, no, rozpłakał się. Naprawił ten obraz, z tyłu załatał dziurę, z przodu zamalował, ale jest to jeden z najmniej znanych obrazów Leonardo da Vinci. Zobaczcie, my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. I kiedy grzeszysz, to tak jakby wziął nóż i siebie dziurawił. Siebie niszczył, siebie szpecił. Te rany mogą być uleczone, ale blizny pozostaną. Zobaczcie, tak, grzech to jest forma duchowego samobójstwa. Grzech to jest trucizna, która zabija człowieka. Jak chcesz być zdrowy, to najpierw trzeba się pozbyć trucizny, nie? Dlatego idziemy do konfesjonału. Ktoś kiedyś tak pięknie powiedział, na czym polega chrześcijaństwo? Czy jak już zostanę chrześcijaninem, to znaczy, że już nigdy nie upadnę? Nie. Chrześcijaństwo to jest codzienne powstawanie z upadków. Chrześcijanin to jest ten, który nie pozwala sobie na to, by leżeć w błocie. Mówimy, ludzka rzecz upadać, ale szatańska trwać w tym błocie grzechu. Błoto, śmierdzący gnój, można powiedzieć, to jest grzech. Człowiek, który żyje w grzechu, jest taki brudny, śmierdzący, straszny. My jesteśmy dziećmi Boga. My lubimy być czyści, świeży, pachnący. Ktoś z nas może lubi być taki brudny i śmierdzący? No pewnie, my jesteśmy dziećmi Boga. My lubimy być czyści i najedzeni. Wtedy możemy normalnie żyć. A człowiek jest brudny, śmierdzący, do tego jeszcze głodny, no co to za życie? To nie życie. Zobaczcie, dlatego spowiedź i Eucharystia, Komunia Święta, chleb, pokarm duszy. Jak mamy czyste serce i przyjmujemy Jezusa w Komunii Świętej, my możemy żyć. Ale jesteśmy w unoraniu, w błocie, w śmierdzącym gnoju, grzechu, głodni. To nie życie. Tak, diabeł cię nienawidzi. Jest ktoś, kto cię kocha 24 godziny na dobę, to jest Bóg. Ale jest ktoś, kto cię 24 godziny na dobę nienawidzi, to jest diabeł. Dzieciom tłumaczymy, dlaczego ludzie mają dwoje uszu, nie? Bo do jednego szepcze aniołek, do drugiego diabełek. Tak, żyjemy między dobrem a złem. My wybieramy. Każdego dnia dokonujesz wyboru. Robisz krok w stronę nieba, dobrym uczynkiem, ale złym grzechem, no, krok w stronę piekła. Dlatego zobaczcie, to życie na ziemi jest chwilką, próbą. Można powiedzieć, życie na ziemi jest tak ta jedna minutka, a później cała wieczność przed nami. I warto tą jedną minutkę od siebie wymagać, walczyć z tym grzechem, nie godzić się na grzech, bo grzech nas zabija, grzech no, zatruwa, niszczy to nasze życie. Moi drodzy, kiedyś taka historia, wyobraźcie sobie, dwóch braci po śmierci rodziców pokłóciło się straszliwie o spadek po tych rodzicach. No, wielka kłótnia, wielkie nieporozumienie, nie mogli się dogadać. Żyli nie tylko siebie, znienawidzili, ale tą nienawiścią zarazili swoje rodziny. Wyobraźcie sobie dwie znienawidzone rodziny. Cały czas robią sobie wiele przykrości, obgadują się, oskarżają. Któregoś razu, kiedy przychodzi czas wielkanocnej spowiedzi, jeden z tych braci mówi, no nie mogę iść do spowiedzi, już tyle lat nie mogę się z tym bratem pogodzić. Dochodzi do niego świadomość, że przed spowiedzią trzeba się iść pojednać. I w końcu, przeżywając jakąś pragnienie szczerej spowiedzi, idzie do tego brata, prosi go o wybaczenie, wybacza mu. Wiecie, ten drugi brat jest zszokowany, myśli, że to jakiś może kolejny podstęp. Nie chce tego brata przyjąć. Ale po pewnym czasie doszła do niego szczerość intencji tego pierwszego brata, spotykają się po raz drugi i wtedy rzeczywiście realnie sobie wybaczyli
przeprosili się, pogodzili się. I wiecie, za tym poszły ich żony, ich dzieci. Nastąpiło wielkie pogodzenie dwóch rodzin. I wiecie, kiedy to się stało, to nagle oni się zdziwili. Bo dotąd dzieci chorowały, mieli różnorakie problemy, wiele trudnych spraw było. A kiedy się pogodzili, nagle dzieci przestają chorować, wiele trudnych spraw odeszło, zniknęło. Oni sobie dopiero wtedy uświadomili, jak bardzo ten grzech nienawiści zatruwał życie całej ich rodziny. Grzech ma naturę społeczną, nie tylko niszczy mnie, ale niszczy ludzi wokół. Grzechem nie tylko niszczysz siebie, niszczysz wszystkich wokół. Bo już ty jesteś mniej dobry, a więc mniej zdolny do dawania dobra. Jest ci ciężej być dobrym. Ograniczasz się w dobrym. W tym momencie okradasz z dobra swoich bliskich, które powinnyś im dać. Więc zobaczcie, grzech niesamowicie zatruwa nam życie. Grzech czasami jednego człowieka potrafi mieć wpływ na wiele. Grzech, nie wiem, powiemy Hitlera, Stalina, innych, kosztował miliony istnień ludzkich nawet. Grzech ma naturę społeczną. Moi drodzy, ale właśnie, idziemy do tej spowiedzi. Uświadamiamy sobie, jak straszny jest grzech, że prowadzi nas do piekła. Ale, no właśnie, jest ta prawda o piekle jedną z najbardziej udowodnionych prawd Pisma Świętego. Największy problem, największy, można powiedzieć, tak, dla wierzącego, jak zapomni o konsekwencji grzechu, zapomni o piekle. To jest pierwsze zwycięstwo diabła, jeśli zapomnimy o jego istnieniu. Jest grzech, jest jego konsekwencja, jest piekło. Wiecie, kiedy święty Dominik Savio umierał, mając 14 lat, przepiękny, młody święty, bardzo gorliwy. Po jednej z kateches ze swoimi kolegami wychodzą, kateches właśnie o piekle, wychodzą na przerwę i jeden z kolegów się prześmiewa, ja tam się nie boję piekła. Dominik tak słucha, bardzo sprytny, pobiegł gdzieś, za chwilę przybiegł z zapałkami, zapala jedną zapałkę, tak od tyłu podchodzi, podkłada mu pod rękę. Ten oparzony odskoczył, mówi, co robisz? Czemu mnie poparzyłeś? A Dominik się śmieje, mówi, co? Boisz się jednej zapałeczki, parzącej twoje ciało w jednym fragmencie przez jedną sekundę, a nie boisz się wieczności, gdzie całe twoje ciało będzie cierpiało męki ognia nieugaszonego? Matka Boża w wielu objawieniach przypomina o prawdzie istnienia piekła. Pierwsza tajemnica fatimska. Prawda istnienia piekła. Ci, którzy byli świadkami tej wizji Fatimie, którzy widzieli te dzieci, mówią, że kiedy Matka Boża pokazała im piekło, to te dzieci przez kilka dni trzęsły się ze strachu. Czy Matka Boża jest szalona, zwariowała, głupia dzieciom piekło pokazywać? No nie. Matka Boża wie, co robi. Te dzieci od tego czasu tak się starały w święty sposób żyć, że choć młode umarło, to świętymi zostały. Jak one dbały o zbawienie dusz, jak one się modliły, jak one podejmowały posty. Ta 7-letnia Jacynta, 9-letni Franciszek czy 10-letnia Lucja. Jak te dzieci były dojrzałe duchowo. Jak te dzieci, kiedy uświadomiły sobie tą prawdę z pomocą Maryi, Matka Boża płakała i zobaczcie, ile dusz ginie w piekle. Jak weszły w tą troskę, w tę miłość walki o zbawienie dusz. Przepiękna historia. Poczytajcie o tych właśnie objawieniach Fatimy, o tej pierwszej tajemnicy fatimskiej. Matka Boża wie, co robi. Tak, to jest prawda bardzo nam potrzebna, bo jak my zapomnimy o piekle, no to hulaj duszo, piekła nie ma, hulaj duszo. A życie jest jedno, łatwo je zmarnować. Dlatego musimy sobie tę prawdę przypominać. Jest grzech, jest jego straszliwa konsekwencja, jest piekło. I dlatego Bóg kocha nas, nie niszczy sprawiedliwości, którą sam stworzył. Przychodzi w spowiedzi, zaprasza cię, przyjdź, daj mi swój grzech. No, sprawiedliwość domaga się, żeby ktoś pokutował za grzech. Jezus mówi, daj mi swój grzech, ja będę pokutował za ciebie na krzyżu. Ty idź, zaczynaj życie od nowa, ja będę za ciebie pokutował. Kiedyś historia jednej rodziny. Umiera matka, zostaje ojciec z 14-letnim synem. Ten syn po śmierci matki nie może sobie jakby poradzić, jest mu coraz trudniej. No, tata pracuje długo, by ich utrzymać. On wraca ze szkoły, ale właściwie wychowuje go już coraz bardziej ulica. Koledzy
wpada w złe środowisko, coraz gorzej, coraz więcej problemów, coraz więcej telefonów ze szkoły. No, ojciec przeżywa straszliwie, no, stara się co może rozmawiać z nim, ale ten syn już 16-letni, już w ogóle go nie słucha, już odwraca się od niego i ciągle kolejne telefony, już groźby, prawda, poprawczaka i tak dalej, no, schodzi na manowce maksymalnie. Przeżywa straszliwie ten ojciec i w końcu któregoś dnia znowu dostaje telefon ze szkoły, że znowu tam narozrabiał, kogoś pobił. Ten ojciec już nie wie, co robić z tym synem i w końcu, kiedy przychodzi wieczorem do domu, spotyka się z tym synem, przychodzi do niego, ściąga pas, ten syn tak zdziwiony patrzy, a on daje mu ten pas, nachyla się i mówi: bij. Co ty, ojciec, zwariowałeś? O co ci chodzi? Ty narozrabiałeś? Ty zgrzeszyłeś? Ktoś musi ponieść konsekwencje tego grzechu. Ty nie chcesz, ja będę za ciebie pokutował. Bij! Ojciec, przestań! Bij! Krzyczy na niego. Ten syn w końcu się rozpłakał. Doszło do niego. Nawrócił się, zmienił swoje życie. W konfesjonale oddajemy Jezusowi nasze grzechy. Jezus prosi nas. Ja chcę cierpieć za twoje grzechy. Ty idź, zaczynaj życie od nowa, ale nawróć się. Nie grzesz więcej. Pamiętamy, wiele razy powtarzał słowa te Jezus do tych, których przychodzili do Niego. Twoje grzechy są odpuszczone. Idź, nie grzesz więcej. Moi drodzy, Jezus cierpi za nas. Jeśli uświadamiamy sobie tę prawdę, z jednej strony straszliwego grzechu, z drugiej strony wielkiej miłości Boga, który mówi: nie chcę, żebyś ty cierpiał. Sprawiedliwość domaga się, że ktoś ma ponieść karę za grzech. Każdy grzech domaga się kary. I Bóg mówi: kocham cię. Daj mi tę winę, daj mi to. Ja biorę na siebie tę karę. Pamiętajmy, grzech ma dwie konsekwencje. Konsekwencję wieczną i konsekwencję ziemską. Konsekwencją wieczną grzechu ciężkiego jest piekło. Jeśli Bóg przychodzi w konfesjonale, zabiera nam, kiedy się spowiadamy, kiedy żałujemy za ten grzech, kiedy oddajemy to Panu Bogu, On zabiera od nas tę konsekwencję wieczną. Ale zostaje konsekwencja ziemska, którą my mamy naprawić, tak? Jeśli ja pójdę, nie wiem, ukradnę komuś rower, tak? No, grzech ciężki już, można powiedzieć. No to nie wystarczy, że ja się wyspowiadam i co? Rower zostaje, jest mój, tak? No nie, muszę go oddać. Obgadałeś kogoś, nagrzeszyłeś, krzywdę zrobiłeś. Jednym słowem można wojny wywołać. To nie wystarczy, że się wyspowiadasz. Ty masz iść przeprosić, ty masz iść to naprawić. No, pobiłeś się z kim, nie wiem, złamałeś komuś nogę. No, wyspowiadałeś się, ale ten ktoś cierpi z tą złamaną nogą. Ty masz iść mu pomagać, służyć, opiekować się. Święty Piotr napisze: miłość zakrywa wiele grzechów. Jeśli grzech czyni w nas tą dziurę, no to właśnie tą dziurę trzeba zakryć, naprawić. Konsekwencję wieczną na siebie bierze Bóg, ale zostaje konsekwencja ziemska, to zadośćuczynienie. My, drodzy, teraz idziemy już tak bardzo konkretnie do tego spowiedzi. Omówimy sobie 5 warunków dobrej spowiedzi, ale... No właśnie, jeszcze sobie powiedzmy to, kiedy jest grzech ciężki, a kiedy jest grzech lekki. Przypomnijmy sobie te podstawowe prawdy katechizmowe. 3 rzeczy wpływają na to, że możemy odróżnić, co jest grzechem ciężkim, a co jest grzechem lekkim. Pamiętacie? Co to jest? Pełna świadomość. Wolność, pełnej wolności to czynię. I materia ciężka, tak, rzeczy ważne. Dobrze, 3 rzeczy. Jeśli coś ma znamiona tego, może być grzechem ciężkim albo lekkim. No ale teraz weźmy sobie znowu właśnie konkretny przykład. Dlaczego spowiedź jest indywidualna, a nie tak raz, dwa, wszystkich byśmy rozgrzeszyli. Słuchajcie, dla nas ciężko, to byłoby super sprawa, święty spokój, a tym indywidualnie wszystkich spowiadać, to się można zajechać na tych spowiedziach, szczególnie przed świętami. Dlaczego jest tak ważna ta indywidualna spowiedź? Ponieważ wszystko zależy od okoliczności. Weźmy taki przykład. No właśnie, siedzę, wyobraźcie sobie z księdzem Darkiem w jednej ławce, coś tam piszemy i teraz wyobraźcie sobie, no właśnie, jeśli ukradnę mu długopis, czy to jest grzech ciężki, czy to jest grzech lekki? Wszystko zależy od okoliczności. Siedzę sobie z nim w ławce, nagle on coś pisze, ja coś piszę, on w pewnej chwili wyszedł sobie tam do toalet. Ja piszę i nagle mój długopis przestał pisać. Chcę dokończyć szybko myśl, szybko biorę jego długopis, żeby dokończyć tę myśl i niewiele się zastanawiając, odruchowo wkładam do kieszeni ten długopis i odchodzę.
Czy to jest grzech ciężki, czy to jest lekki, czy to jest w ogóle nie jest grzech? Uświadomię sobie, przypomnę sobie, ojej, zabrałem mu tego pisa, oddam mu go. No, można powiedzieć, to w ogóle nie jest grzech. Nie, nie było żadnej złej intencji, nie? Zabrałem, zaraz oddam, jak tylko sobie uświadomię. Ale wyobraźcie sobie, że on wyszedł, ja napisałem i mam mu oddać ten długopis, pamiętam o tym, ale tak widzę, fajny ma ten długopis. Nie ma go. No co prawda tam 2 złote kosztuje. Świadomie go włożyłem do kieszeni, poszedłem. To będzie grzech lekki. Ale jest to pióro ze złotą stolową za 400 zł. To już może być materia ciężka, nie? I to już by był grzech ciężki. Ale może to jest nawet długopis za 2 złote. Ale ja na przykład wiem, zdaję sobie sprawę, że nie wiem, to jest na przykład pamiątka po jego tam zmarłej cioci, którą bardzo lubił. Ciocia umierając, został w spadku, dostał długopis. On ma 2 złote wartości, ale ma taką wartość uczuciową dla niego, nie? I ja wiem, że on dla niego wiele znaczy, ten długopis, więc mu dam, a ja mu na złość zrobię. Zabrałem mu ten długopis. Też może być grzech ciężki, prawda? W tej sytuacji, bo ma wartość większą, choć uczuciową, niematerialną. Więc zobaczcie, ten sam uczynek może być grzechem ciężkim, może być grzechem lekkim, może być grzechem. Wszystko zależy od okoliczności. Dlaczego jest tak ważna ta spowiedź, jak mówimy, uszna? Słuchajcie, 5 warunków dobrej spowiedzi. Pierwszy to rachunek sumienia. Słuchajcie, dzisiaj będą wyłożone po obiedzie tutaj przed kaplicą rachunki sumienia. Możecie sobie wziąć je. Każdy sobie może wziąć, może sobie pisać na tym rachunku swoje odpowiedzi, przygotować się dobrze do spowiedzi. Wie, można dzisiaj przyjść, można przyjść później, umawiajcie się z księżmi, chcecie dłużej porozmawiać, więc zapraszamy was, ale jakby ktoś nie był w stanie łaski, to koniecznie dzisiaj od razu, żebyśmy wszyscy przystępowali do Komunii Świętej, żebyśmy tutaj wszyscy żyli w łasce uświęcającej. To jest bardzo ważne, bardzo. Dlatego słuchajcie, dobry rachunek sumienia. Słuchajcie, no nie zrobi się 2-3 machnięciami porządku w mieszkaniu, nie? 2-3 machnięciami miotły, czy tam 2 razy przejedziesz odkurzaczem w tą i z powrotem. No nie, trzeba dokładnie, gdzieś tam, prawda? Słuchajcie, mamy wiele słabości, mamy wiele grzechów. Nasze życie, można powiedzieć, jak książka. Na każdej stronicy życia są jakieś nasze niedoskonałości. Mamy tych wad, słabości wiele. Nie chodzi o jakieś na siłę wyszukiwanie, ale chodzi o wstawanie w prawdzie, żeby jak najlepiej się do spowiedzi przygotowywać. Dlatego proszę, weźcie ten rachunek sumienia, poczytajcie odpowiedzi, tam sobie, czy na tym rachunku sumienia, czy na kartce, zróbcie sobie listę grzechów. Wiecie, czasami trzeba zobaczyć te swoje grzechy, tak sobie unaocznić, to uświadomić. Jak mogę naprawiać się z czegoś, czego nie jestem świadomy? Jak mogę walczyć z czymś, czego nie rozumiem, prawda? Ja muszę wiedzieć, co jest grzechem w moim życiu. Ja muszę po imieniu nazywać, co jest dobrem, a co jest złem. To jest bardzo ważna rzecz, to rozróżnienie. Dlatego solidny rachunek sumienia. Mamy wszyscy taką pokusę, byle jak się spowiadać. Spowiadać się tak po łebkach. Ktoś tam wymienię 2-3 grzechy. Dobra, jest, odbębniłem spowiedź, sprawa załatwiona. Mam niby spokój sumienia. Jest taka pokusa. Słuchajcie, ważne jest dobre przygotowanie do spowiedzi. Spisać te grzechy. Nie spiesz się, przygotuj się solidnie do spowiedzi. Niech to będzie solidne, solidne, uczciwe porządkowanie. Jak zrobisz taki porządek po łebkach, no to co to będzie? Żeby w mieszkaniu był porządek, trzeba dokładnie wysprzątać, wymyć. To wszystko wtedy no, też zupełnie inaczej. Cieszysz się takim solidnie posprzątanym mieszkaniem. Jak się robi tylko takie małe porządki, to się człowiek cieszy. Jak robi porządne porządki, no to się przecież bardziej cieszy. Wiecie, to jest ważne. Solidny, porządny rachunek sumienia. No właśnie, rozróżnienie. Co jest grzechem ciężkim, co jest grzechem lekkim. Dalej, drugi warunek spowiedzi to jest żal za grzechy. Słuchajcie, można powiedzieć, że jakby nawet fundamentem spowiedzi, jeśli ktoś by zrobił solidny rachunek sumienia, ale nie żałował za te grzechy, czy ta spowiedź będzie ważna? Istotą przychodzenia do spowiedzi jest żałować za grzechy. Jeśli ja bym wymienił grzechy, ale no za coś nie żałował, no to ta spowiedź jest nieprawdziwa. Jeśli bym nawet zapomniał wymienić jakieś grzechy, ale uczciwie i szczerze żałował, tak, wtedy ona ma o wiele, jest ważna. I istotą najważniejszą, nawet nie wymienienie grzechów do końca jest tak ważne, chociaż bardzo ważne, najważniejszy jest szczery, uczciwy żal za grzechy. Tylko zobaczyć te grzechy i teraz się pomodlić. Panie Boże, przepraszam Cię za te grzechy. Ja żałuję. Ja naprawdę chcę się z tego poprawić. Ja chcę z tym zrobić porządek.
Nieraz są sytuacje, ktoś jest chory, cierpiący, umierający i wiecie, przychodzi, on już nie może mówić, nie? Tylko po prostu już pytasz, nie? Czy żałujesz za grzechy, nie? Mrugnie oczyma. No to mogę go rozgrzeszyć, nie? On jeszcze rozumie, on jeszcze jest świadomy, ale już nie jest w stanie się wypowiedzieć, wyrazić, nie? Więc tu jest istota. Istota, rachunek sumienia bardzo ważny, ale bez żalu za grzechy, no, spowiedź nie będzie ważna. A po czym poznać, że za mało się żałuje, albo że ten żal jest niedostateczny, albo go nie ma? To jest szczere stanięcie, rozumne stwierdzenie. Panie Boże, wybaczam. No bo jeśli idę, ale nie wybaczam komuś, prawda? Albo nie oddam tego roweru, który ukradłem. Nie? Zrobiłem komuś krzywdę i nie chcę tego naprawić. Można mówić o żalu za grzechy? Jeśli jest jakakolwiek nuta powiedzenia, nie będę tego naprawiał. Wybierałem ten grzech świadomie, ja chcę w nim trwać. Nie ma mowy o żalu za grzechy. Czyli z drugiej strony mówię, szczere żałowanie, chcę oddać, chcę naprawić, nie chcę tego więcej czynić. Prawda? Kolejny warunek, trzeci, to mocne postanowienie poprawy. Słuchajcie, wiemy, że no żałujemy, tak, chcemy się poprawić, ale wiecie, chodzi o taki konkret, bo wiemy, że jak my sobie wiemy, tak, ja nie chcę więcej grzeszyć, a jesteśmy słabi, jesteśmy nędzni, no słuchajcie, potrzebujemy tego konwencjonału. Dlatego tu trzeba takiego konkretu, mocne postanowienie poprawy. Postarajmy się przy każdej spowiedzi pomyśleć o jednym grzechu. Najlepiej zadać sobie takie pytanie. Panie Jezu, jaki Ty byś chciał, bym pierwszy grzech pozbył się z mojego życia? Jaki Ciebie najbardziej boli? Przez co Ty najbardziej cierpisz? Co mi najwięcej krzywdy robi? Jaki grzech powinienem się pozbyć? Więc określ ten pierwszy grzech, który jest jakiś najgorszy, prawda? I teraz mi rozumnie się zastanów, co ja bym mógł zrobić, żeby tego grzechu się pozbyć? Jeśli niszczą Ci jakieś złe kontakty, utnij te kontakty, tak? Pan Jezus powie, jeśli ręka cię z powodem do grzechu odetnią, lepiej bez jednej ręki wejść do nieba niż z dwoma do piekła. Więc pytanie, co to znaczy mocne postanowienie poprawy? No właśnie, jeden grzech i teraz rozumne przemyślenie. Co ja mógłbym zrobić, żeby tego grzechu unikać? To jest codzienne, wiecie, powinniśmy sobie robić codziennie wieczorem w modlitwie wieczornej rachunek sumienia. I teraz codzienne pytanie, co ja dzisiaj robiłem? Codziennie pytanie o ten grzech. Czy mi się dzisiaj udało go zwalczyć? Czy dzisiaj już go nie było? Prawda? Praca, ale jakbyś tak co miesiąc, nawet nie, jakbyś co pół roku choćby jeden grzech wyrzucił ze swojego życia, to byśmy w kilka lat szybko doszli do świętości. Prawda? Wyrzucić to, co nas hamuje, wyrzucić ten ciężki bagaż w plecach z kamieniami, prawda? Pozbyć się jakiejś kotwicy, która nas w życiu hamuje, prawda? Zwolnić się z tego, nie? I słuchajcie, no to jest pełnia, nabieram szybkości, można powiedzieć, wiatru w żagle, płynę. No ale jak mnie trzyma kotwica, prawda? Jak mam iść po górach z ciężkim plecakiem kamieni, no to jest ciężko, nie? Odrzucić grzech, no to właśnie żyć, to znaczy żyć. Więc kochani, to mocne postanowienie poprawy, bardzo ważne jest, po prostu konkret. Jeden grzech i tak długo, aż go nie zwalczę. Jak go zwalczę, dobra, następny. I wiecie co, to jest bardzo ważne, często o tym zapominamy, często gdzieś tam to pomijamy. Mocne postanowienie poprawy to jest ten konkret pracy nad jednym grzechem. Nad jedną swoją wadą, słabością, ułomnością. W ten sposób naprawdę spowiedź jest zaproszeniem nie tylko do oczyszczenia, ale jest takim wielkim wezwaniem do pracy duchowej, prawda? Do tej troski o siebie. Kolejny, słuchajcie, warunek dobrej spowiedzi to jest spowiedź, szczera spowiedź, wyznanie grzechów. Wiecie, tutaj może taka uwaga do tego, już nam się czas kończy, ale no właśnie, jak idziesz wymienić te grzechy, wiecie, dobrze na końcu powiedzieć to szczególnie, więcej nie pamiętam, ale za wszystkie żałuję. Nawet te, które może sobie w tym momencie nie uświadomiłem. Albo przygotowałem to, ale zapomniałem, prawda, wymienić tego grzechu. Żeby mieć taką szczerą postawę właśnie żałowania za grzechy. Więcej nie pamiętam, ale za wszystkie żałuję. Nie? Jak to powiesz, to przynajmniej masz taki spokój sumienia, że może zapomniałeś coś mieć, ale chcesz pozbyć się każdego grzechu. No i piąty, słuchajcie, to jest to zadośćuczynienie. To jest, no właśnie, ta pokuta. Pamiętajcie, odmówienie jakiejś modlitwy, jakiejś pokuty, to jest pewien znak, że ja chcę pokutować, że ja chcę zadośćuczynić,
Ale pamiętajmy, no właśnie, jak ukradłem, to oddaję. Jak obgadałem, to ja idę to naprawić, ja idę to wyprostować. Ja idę to uporządkować. Jeśli za każdym razem zrobisz po spowiedzi solidny porządek za sobą, grzechem wiecznym zajął się Jezus, tym najgorszą częścią tego grzechu. Ale ta konsekwencja ziemska, jak ty to postarasz się naprawić, to ty naprawdę idziesz piękną drogą prostą do nieba. Jeśli nie naprawiasz, no ciągniesz za sobą ten bagaż nieodpokutowanych grzechów, tej konsekwencji ludzkiej, to kiedyś w czystcu za to przyjdzie wiele pokutować. Lepiej na ziemi od razu odpokutować, naprawić ten grzech, później w czystcu to będzie, można powiedzieć, więcej kosztowało. Słuchajcie, ale tu nam się kłania jeszcze właśnie jedna sprawa, sumienie. Zobaczcie, jak się często spowiadam, to ja też dbam o swoje sumienie. Człowiek, który się rzadko spowiada, ryzykuje jedną z najgorszych chorób świata. Chorobę sumienia. Jak się sumienie wykrzywi, słuchajcie, możemy bardzo łatwo wleźć w to śmierdzące błoto grzechu i właśnie wchodzić do piekła. Zobaczcie, taka prosta rzecz. Wyobraźcie sobie Jasia, który swojemu tacie ukradł 10 zł. Pierwszego dnia mówił: ojejka, co ja zrobiłem, grzech ciężki. Ale nie poszedł z tym do spowiedzi. Wstydził się, nie poszedł, nie oddał. Zaczął codziennie tacie kraść 10 zł. Po miesiącu on już nie powie, że to jest grzech ciężki, a to już jest grzech lekki. Jeśli nadal nie pójdzie do spowiedzi, nie zrobi z tym porządku, jeśli będzie to czynił przez rok, on po roku powie, to jest normalne. To w ogóle nie jest grzech. Im rzadziej się człowiek spowiada, tym mniej widzi grzechów. Im częściej się spowiada, tym większe robi porządki, też uświadamia sobie prawdę o sobie. Słuchajcie, święty Jan Paweł II spowiadał się, wiecie jak często? Raz na tydzień. Miał 2 godziny czasu na spowiedź. Nie, niekoniecznie ona trwała 2 godziny. Przychodził do jego spowiednik i on miał 2 godziny. Słuchajcie, czyż Jan Paweł II święty był tak wielkim grzesznikiem, żeby tak często się spowiadać i tak długo? Nie. Wiecie, to jest na tej zasadzie światła. Jak stoisz w ciemnościach, w półmroku, w ciele, w ciemności, to ty nie widzisz, że jesteś brudny, nie? Ale jak idziesz, zbliżasz się do światła, idziesz do Boga, tak? Bóg jest światłością. I teraz ja wchodzę, przybliżam się do Pana Boga, to im bardziej wchodzę w światło, tym bardziej dostrzegam, ile ja mam plam, których wcześniej w ciemnościach nie widziałem. Im bliżej Pana Boga, tym więcej sobie uświadamiam różnych słabości, grzechów. Pamiętajmy, grzechem nie jest tylko uczynienie komuś zła, ale grzechem może być brak dobra. Jakie jest najważniejsze przekazanie chrześcijaństwa? Przykazanie miłości Boga i bliźniego jak siebie samego. Przykazanie miłości Boga jest na początek. Jeśli zaniedbujesz dobro, nie czynisz dobra, które powinieneś, jeśli opuszczasz to, co jest twoim człowieka, obowiązkiem, zaniedbanie dobra jest wielkim grzechem. Brak miłości do Pana Boga. Spowiadasz się z braku miłości do Pana Boga? Że nie kochasz Go tak, jak powinieneś? Kiedyś pewnego kardynała reporterka zapytała, czego ksiądz kardynał się najbardziej boi. A on powiedział tak: najbardziej boję się stanąć przed Chrystusem i odpowiadać za to, co powinienem był zrobić, a nie zrobiłem. Czyli właśnie za jakieś zaniedbanie dobra. Pamiętacie, często na początku mszy świętej mówimy, przepraszając Boga, zaczynając liturgię w ten sposób, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, zgrzeszyłem myślą, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem. Czasami ten brak dobra może o wiele więcej kosztować. Zobacz, jak jest małżeństwo, prawda? I oni ślubowali sobie miłość. Ale oni przestaną z sobą rozmawiać, zajmować się sobą, służyć, pomagać sobie, troszyć się o siebie. Każdy będzie żył jak takie dwóch egoistów. Oni się nie biją, nie kłócą. A czy takie małżeństwo będzie szczęśliwe? Tam, gdzie nie ma miłości, wszystko się rozwala. Czy jest miłość do Boga na właściwym poziomie? Czy ja kocham Pana Boga? Czy spowiadam się z tego, że no właśnie, nie kocham Pana Boga, jak powinienem? Co jest pierwszym znakiem miłości? Jakbyś miał, chłopak ma, wyobraź się sobie dziewczynę i ta dziewczyna mówi do niego: słuchaj, kocham cię, ale spotkamy się za rok. Czy on będzie szczęśliwy, prawda? Czy on powie, że ona go naprawdę kocha? Albo mówi mu, że go kocha, ale go zdradza. No, pierwszym znakiem miłości jest wierność. Wierność Panu Bogu w modlitwie, wierność w sakramentach. Zobaczcie, Jezus woła na każdym mszy świętej: bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Mówi to w trybie rozkazującym. Dlaczego? Bo to jest tak ważne. Ja sam, Panie Boże, gadaj, ja wiem swoje. Wystarczy, że tam sobie pójdę do komunii na święto. No właśnie, nie robmy z Boga głupka. Bóg wie, co mówi. Bóg wie, o co prosi. Zobaczcie, to jest szalenie ważne, żebyśmy właśnie
dbali o zdrowe sumienie, żebyśmy pamiętali o tej wadze grzechów, żebyśmy pamiętali o też pewnej hierarchii przykazań. Najważniejsze jest przykazanie miłości do Boga, do bliźniego, a po imieniu nazywają nam to 10 przykazań. Pierwsze 3 odnoszą się do Boga, 7 kolejnych do człowieka. Można powiedzieć rozjaśnienie tego przykazania miłości. Zobaczcie, więc trzeba dbać o to dobre sumienie. Trzeba, co jest istotą jakby spowiedzi, zawsze żyć w stanie łaski uświęcającej. Zawsze być czystym i najedzonym. Wtedy żyjesz. Jakbyś dzisiaj zgrzeszył, dzisiaj byłeś w spowiedzi, dzisiaj zgrzeszyłeś, leć znowu dzisiaj jeszcze do spowiedzi. Tak często się spowiadaj, żeby zawsze żyć w stanie łaski uświęcającej. Dbaj o piękno i czystość. Jesteś dzieckiem Boga, nie jesteś dzieckiem diabła. Jesteś dzieckiem Bożym. Dbaj nie tylko o to, co zewnętrzne, jeszcze bardziej dbaj o piękno swej duszy. O to, żeby ona zawsze była czysta, piękna, gotowa na spotkanie z Bogiem. Żeby twoje serce było tym żywym tabernaklum Chrystusa. Amen.